Rozpoczynamy program Goźnia Radia RSC. Państwa, także moim gościem jest przewodnicząca Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych, wspólna troska, pani Ewa Kaźmierczak. Witam serdecznie, pani przewodnicząca. Dzień dobry, witam. Proszę mi powiedzieć coś więcej na temat tego utworu, który przed momentem wysłuchaliśmy, a który nawiązuje do Waszej rocznicy. Skąd w ogóle pomysł na ten utwór? No, chcieliśmy, żeby mm, obchody y, jubileuszu, żeby troszeczkę przybrały inny. Format niż zazwyczaj. Oczywiście, jak wcześniej rozmawialiśmy o obchodach, to pomysłów mieliśmy cały kosz, natomiast, no wiadomo, czas, ilość pracy zweryfikowała. Tutaj udało się, że nasz pracownik, czyli pracownik Stowarzyszenia Wspólna Troska, zaangażował się i wspólnie ze swoimi znajomymi stworzył. Można powiedzieć, że stworzył to dzieło, bo oprócz tego, co Państwo usłyszeliście, to mamy jeszcze do tego klip. Także jest to coś takiego, co żeśmy no, do tej pory nie mieliśmy. Myślę, że w tym momencie współczesna technika i te nowe rozwiązania, które się pokazują, pozwalają na to, żeby tworzyć takie właśnie prawdziwe dzieła, ponieważ oglądając tą wersję wideo stwierdziłem, że tam wszystko żyje, tak jak żyje Stowarzyszenie, jeżeli chodzi o te 30 lat. No, o to chodziło, żeby y, zaistniały w tym klipie. Y, zaistnieli w tym klipie nasi podopieczni, którzy y, no, są rewelacyjni. Tak jak y, mam nadzieję, że Państwo będziecie y, mieli możliwość zobaczyć ten klip. Y, y, więc no, stowarzyszenie, tak jak Pan powiedział, żyje 30 lat, nie stoimy w miejscu, y, cały czas coś się dzieje. No, rozpoczynaliśmy tak jak no, myślę, że większość organizacji, z zerowym stanem na koncie, no bo to tak jest, do wszystkiego trzeba dojść. A czasy jeszcze dodam: 94. rok, kiedy to formalnie zostało stowarzyszenie zarejestrowane, no to były początki odradzania się, można powiedzieć, że demokracji i to nie były. Może nie to, że ciężkie czasy pod tym względem, ale jednak trzeba było pokazać, że jesteśmy wiarygodni, że nie jest to słomiany zapał. Co y, były takie, y, był taki sposób troszeczkę patrzenia, że to, no dobra, no zebrało się kilka osób, niby chcą coś robić, a to pewnie, dobra, pogadają i sobie pójdą. No, ale się okazało, że gadamy już tak 30 lat. Właśnie, zauważyłem tutaj, że ponieważ w samej nazwie mamy napisane rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, czyli to jest inicjatywa tych, którzy na co dzień byli praktykami. To nie jest tak, że teoretyk przychodzi, powiedzmy po szkole, którego go przygotowuje do pracy z osobami z orzeczoną niepełnosprawnością, mówi: To chodźcie, zrobimy Stowarzyszenie, Fundacja NGO-sa, ponieważ to akurat mam pomysł na to. To było. To była ta inicjatywa 94 roku, która po prostu była wypadkową spostrzeżeń i doświadczeń osób, których dzieciaki właśnie są trochę inne, kochane, a przy okazji można im poprzez tego typu działania otworzyć troszeczkę mocniej te okna na świat, ponieważ przypomnijmy, połowa lat 90. to nie był ten moment, kiedy tak mówiło się o dostępności, jak teraz się mówi. Oczywiście <laughs> problemy yy, były troszeczkę. Yy. Jak Troszeczkę może to jest delikatnie powiedziane, bo w tamtych czasach to były działania typu załatwianie sprzętu gospodarstwa domowego, żeby dzieciom można było rozdrobnić produkty, bo tego nie było w sklepach. To było załatwianie, szukanie dojścia do i ściąganie pampersów. No były, zaczynały się, chociaż to już troszeczkę później, zaczynały się też wyjazdy rehabilitacyjne, bo to był czas, kiedy chwilę po tym jak powstało stowarzyszenie, wcześniej to było WODZIRON, czyli Wojewódzki Ośrodek do Spraw Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pierwsza taka instytucja. No później to zostało przekształcone w Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale już wtedy była możliwość właśnie, że na przykład osoby wyjeżdżały na turnus rehabilitacyjny, a wcześniej to jeszcze było, że grupa rodziców wyjeżdżała. To było bodajże mielno, korzystali z przychylności ośrodka Instytutu Sadownictwa ze Skierniewic. No, była to pod każdym względem, można powiedzieć, że samo organizacja środowiska osób, nie, osób z, wychowujących, opiekujących się osobami z niepełnosprawnością. Tutaj może jeszcze dodam, że oczywiście stowarzyszenie zostało, czyli formalnie rozpoczęło, y, działał, rozpoczęło działalność w 1994 roku. Natomiast u nas w Skierniewicach y, samo organizacja y, rodziców była wcześniej, y, parę lat, ładnych parę lat wcześniej, bo y, to był bodajże nawet chyba koniec lat y, 80. Y, grupa, y, gdyby podpisała, podpinała się w pewien sposób, można powiedzieć, pod organizację, a to ze Słupska, a to z Łodzi, więc jak gdyby potrzeba, to potwierdzało, że jest potrzeba, tak? bo gdyby grupa ta nie, jak gdyby nie zintegrowała się, nie widziała sensu tego, no to by pewnie się to wszystko rozleciało i nie dotrwałoby do momentu decyzji, o powołaniu stowarzyszenia. Mówimy dużo na temat właśnie stowarzyszenia, mówimy o tej inicjatywie, o tym, że taka potrzeba się pojawiła, nawiązując do Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa wtedy, no to wiadomo, to było mielno, unieście, urokliwe miejsce, blisko yy, ryb, natomiast yy, Miejsce siedziba, ponieważ ja pamiętam, że z czasów, kiedy wspólna troska pojawiała się w mojej przestrzeni informacyjnej, że byliście w tak zwanych położonych wieżowcach na wysokości byłego Urzędu Wojewódzkiego, tej ulicy Jagiellońska, teraz tutaj jest parking zrobiony. to była wasza pierwsza, pierwsza miejscówka, czy później Nie. tak wędrowaliście Polskie Nwicy. My tak wędrujemy w mieście, można powiedzieć, z północy na północ, na południe, przepraszam. Mhm. Bo pierwsza miejscówka, ale to placówki, czyli ośrodka, bo stowarzyszenie to korzystało z przychylności innej organizacji i byliśmy na ulicy Rejmonta. Natomiast w okresie kiedy powstał ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny, to były lata, to był rok 97. To mieliśmy swoją lokalizację w specjalnym ośrodku, czyli Nowobielańska 100. I tam mieliśmy ostatnio, bo wcześniej było jeszcze troszeczkę mniejsze, chyba 40 metrów, później mieliśmy 60. I jak przenieśliśmy się, to był 2005 rok, przenieśliśmy się tutaj do miejsca, o którym Pan wspominał, czyli na ulicę Jagiellońską. No to wydawało nam się, że jest to spełnienie marzeń. Bo z tych 60 metrów mieliśmy chyba coś było około 400, później. Wzrosło nam chyba do 600, bo tak, żeśmy jeszcze kilka pomieszczeń otrzymali. No i jak żeśmy, że tak powiem, zaczęli chodzić i zabiegać o kolejne, bo po jakimś czasie okazało się, że jest ciasno, że to nie wystarcza. I budynek, w którym obecnie jesteśmy, to jest 1000 metrów. No to wydawało nam się, że to 1000 metrów to jest też spełnienie marzeń i to zosta będzie wystarczało. Ho-ho-ho. Natomiast no, fakt jest taki, że, jest, że tutaj, co jesteśmy teraz, już też jest nam ciasno, ale na razie nie bardzo widzimy możliwości czy miejsca, gdzie moglibyśmy to, co robimy do tej pory, tak? Gdzie moglibyśmy podziałać, żeby mieć większą siedzibę? No bo kolejne budynki, miejsca na mapie Skierniewic, że tak powiem są pod szyldem, Które są pod szyldem stowarzyszenia. To mówimy właśnie na temat tego, że w końcu macie tą swoją siedzibę przy ulicy Batorego do tej siedziby. Za moment jeszcze wrócimy, natomiast e, to nie jedyne miejsce, ponieważ tak, no, dużo mówiliśmy na temat balcerowej zakładu aktywności zawodowej. Tutaj, jeżeli chodzi o to, również i to jest ta jedna z form waszej pracy. Ale to nie jest jedyna, ponieważ ja pamiętam, że tutaj wielokrotnie mówiliśmy na temat tego, że się rozwijacie, że macie różnego rodzaju propozycje związane właśnie do osób, które z waszej oferty mogą skorzystać, ponieważ ja tutaj nie mówię, że wy pomagacie. Wydajecie coś oferty, wydajecie w wielu przypadkach wędkę, tak jak na przykład ZAS w Balcerowie, gdzie ci. Ludzie mogą złapać tą rybę w postaci takim, że mają możliwość, na, często po raz pierwszy w swoim wiesz, kilkudziesięcioletnim życiu, pójść do miejsca, gdzie się podpisuje list obecności, gdzie się dostaje wypłatę, gdzie ma się urlop, na który trzeba napisać wniosek urlopowy. Dla nich to jest właśnie coś, co dla nas może się wydawać normalne, dla nich jest to wydarzenie. Dokładnie tak jest. I yy, też yy, raz, że te osoby. Że pracownicy, bo tutaj y, muszę zaznaczyć, że w Zazie y, to y, nie funkcjonuje tak, jak jest na Batorego, czyli są podopieczni czy pacjenci, tylko w Zazie osoby z niepełnosprawnością są pracownikami. Y, czyli właśnie tak jak pan wspomniał, są zatrudnione na umowę o pracę. I my też y, musieliśmy się. Prze, y, przestawić na to, że nie mówimy, że to są podopieczni, tylko to są pracownicy, y, bo oni są zatrudnieni na podstawie y, kodeksu pracy. Y, więc jest to i była dla nas duża zmiana, i dla tych osób myślę, że również. Y, natomiast osoby pracujące y, z pracownikami ZASU to jest personal, więc tutaj trzeba, musieliśmy się jeszcze dodatkowo. Przestawić na inne nazewnictwo. Także to pewnie, że dla wielu osób jest to no, szansa, tak jak Pan powiedział, na to, żeby zobaczyć, że można, żeby przejść gdyby na kolejny etap swojego życia. No bo też i troszeczkę jest rolą Zazu, również tak jak tak powiem, chodzi o to, żeby ZAZ aktywizował osoby z niepełnosprawnościami więc on ma, można powiedzieć, że ZAS ma przygotować do tego, żeby osoby, które będą miały taką możliwość i psychicznie dojrzeją do tego, żeby mogły wejść na rynek pracy, otwarty już. Czy, no oczywiście, że są jeszcze, jest ta forma jak zakład pracy chronionej, ale to już jest w zależności, że tak powiem, od rynku, Pracy. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o balcerów i o zakład, jeszcze wielokrotnie na naszej antenie będziemy o tym mówić, ponieważ tam powstają piękne rzeczy, jeżeli chodzi o zakup, no bo to już jest normalny zakład, który jest, ma prawo handlowe, ale to nie jedyna forma, jeżeli chodzi o stowarzyszenie i funkcjonowanie w przestrzeni nie tylko miasta, ale też i całego regionu. Yy, tak, mamy kilka różnych form. Yy, my to nazywamy jako jednostki. No, wspomniany już dzisiaj ośrodek opiekuńczy-rehabilitacyjny jest to najstarsza nasza placówka, która powstała, tak jak też wspominałam, w 1997 roku. Natomiast mamy ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy czyli placówkę oświatową, w której dzieci i młodzież spełnia obowiązek szkolny. Mamy Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, czyli placówkę medyczną, w które, która oferuje terapię dzieci, można powiedzieć, od wieku niemowlęcego do 18 roku życia. Dzieci w większości są to, dzieci, są to wcześniaki, które mają jakiś chwilowy deficyt, poprzychodzą przez jakiś okres czasu i to nie jest tak, że dzieci, które do nas trafiają, to, to że to będą dzieci niepełnosprawne. Tylko to są dzieci, które mają jakieś deficyty, które trzeba, które trzeba nadrobić. No Są też oczywiście dzieci, które jak trafią do nas, to są u nas no, maksymalnie długi czas, czyli do 18 roku życia. Prowadzimy jeszcze poradnie dla osób z autyzmem dziecięcym, czyli terapia dzieci z autyzmem, aktualnie mówi się ze spektrum i w ramach niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzimy jeszcze poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży i to jest w ramach placówki medycznej, to jest jakby ostatnia komórka, którą żeśmy utworzyli. No i tam już tak powiem potrzeb jest bardzo dużo. To już nie, to jest praca nie z osobami z niepełnosprawnościami, tylko z dziećmi, z młodzieżą w kryzysie. A tu myślę, że każdy z nas w swoim otoczeniu widzi, czy odczuwa to, co się dzieje w obecnych czasach, z naszą kondycją, już teraz ogólnie z naszą kondycją psychiczną. No dobrze, Pani Przewodnicząca, ale tutaj mówimy na temat właśnie tych różnych działań, które są prowadzone, ale może być takim zaskakującym działanie, kiedy to NGOs myśli o tym, żeby powołać kolejny NGOs. I w Waszym przypadku Stowarzyszenie Fundacja to pokazuje. E, tak, e, dokładnie. To się troszeczkę zrodziło e, może trochę z przymusu, może trochę z potrzeby, bo myśleliśmy o tym, żeby utworzyć e, przedszkole terapeutyczne. Natomiast, no oczywiście, jak wszystko niemalże w życiu sprowadza się do pieniędzy. I e, tutaj, żeby przygotować e, miejsce na przedszkole, no wiadomo, że są potrzebne prze, e, środki. I tutaj szansą było powołanie fundacji, która jest przedsiębiorstwem społecznym, bo hmm. są takie programy, w ramach których można na, albo na funkcjonujące przedsiębiorstwa społeczne, albo na nowo powstałe przedsiębiorstwa społeczne pozyskać środki finansowe. Stowarzyszenie nie mogliśmy zarejestrować w czasie, kiedy powstawała fundacja. To był czas taki, kiedy wymogi do przedsiębiorstw społecznych były inne i stowarzyszenie nie mogło się starać o status przedsiębiorstwa społecznego, bo nie mieliśmy, trudno nam, w zasadzie było to niemożliwe, żeby uzyskać odpowiedni wskaźnik zatrudnieniowy, bo wtedy było. Jak gdyby można było się starać o status przedsiębiorstwa, jeżeli miało się odpowiedni wskaźnik zatrudnieniowy i no to szybka decyzja o tym dobrze. No to w takim razie stowarzyszenie powoła fundację i tutaj dzięki temu udało się pozyskać środki na Przygotowanie przestrzeni, jak i również na pewien czas wynagrodzenia, bo jeżeli powstaje placówka oświatowa, to dofinansowanie jest na rok kalendarzowy, a nie rok szkolny. Więc, a na to, żeby dostać na kolejny rok dotację oświatową, no to trzeba ruszyć we wrześniu, więc cztery miesiące musielibyśmy dołożyć to nie wiem skąd. A tutaj w ramach tego programu, który był, którego otrzymaliśmy środki, była taka możliwość na remont, na wyposażenie i na wynagrodzenie dla osób, których żeśmy za, które żeśmy zatrudniły. I dzięki temu powstała fundacja.